nam już się może po prostu nie chce, ale babcie zasuszały też na przykład gałązki krzewu maliny, które były wykorzystywane w przeziębieniach, robiono herbatki na pary. Tak samo jak sama malina miała swoje takie zastosowanie przeciw przeziębieniu, gałązki też. Przecież zbieramy żubrówkę, to jest trawa, którą wykorzystujemy gdzieś tam, prawda, do nalewek, po to, żeby miała piękny kolor, piękną barwę, piękny jakiś tam zapach. Zbieramy, jak się dobrze wysuszy, na zachodzie ze środowiska i kolor, i ona jest wtedy rzeczywiście ktoś, kto chciałby odrobinę jakiegoś tam zapachu lasu zatrzymać w domu, to może sobie kilka źbełek, prawda, położyć gdzieś tam na jakimś regale i będzie myślał o tym, jak to przyjemnie pachnie. Jeśli była żubrówki, ja już mam przygotowane, zabieram je ze sobą do domu. Zabiorę też z pewnością miód, bo te tutejsze puszcze są wyjątkowo dobre, ale na taką krótką, bardzo słodką lekcję o miodzie zapraszam mniej więcej za godzinę, kilkanaście minut po godzinie 11.